Format mojego podcastu na przestrzeni lat ewoluował. Jeżeli ty, słuchaczu, jesteś tutaj od samego początku, na pewno pamiętasz, jak to się wszystko zmieniało, szczególnie w pierwszych latach działalności. Wtedy sporo eksperymentowałem. Pojawiały się różne głosy lektorów, muzyka, efekty dźwiękowe. Narracja i układ tych starszych odcinków były zupełnie inne. Co więcej, początkowe materiały niekiedy odbiegały jakościowo od tych obecnych. Dlatego postanowiłem raz jeszcze pochylić się nad najciekawszymi tematami. W najbliższych tygodniach planuję opublikować specjalną serię spraw, które wcześniej przedstawiałem już w podcaście. Jednak w zupełnie nowej, odświeżonej wersji. Czasami także z dodatkiem nowych informacji. Wybrałem historie, które w ostatnich latach wzbudziły w Was najwięcej emocji i cieszyły się największym zainteresowaniem. Często pisaliście, że w niektórych sprawach brakuje Wam zdjęć i materiałów nawiązujących do omawianych wydarzeń. Więc ta seria zostanie wzbogacona o warstwę wideo. Odcinki jak zawsze będą publikowane w poniedziałki, więc jeżeli w najbliższym czasie jakiś temat wyda Ci się tutaj znajomy, wiedz, że może to być jedna z tych najbardziej intrygujących spraw w odświeżonej wersji. Za chwilę posłuchasz historii Baby Anujki z odcinka numer 126, opublikowanego w grudniu 2020 roku. Dobrego odsłuchu lub udanego seansu. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jedna z wersji tej historii mówi o tym, że gdy w kwietniu 1941 roku w trakcie działań wojennych prowadzonych na terenie Jugosławii podczas II wojny światowej wojska niemieckie zajęły miasto Pożarewac, postanowiono wykorzystać do celów wojskowych miejscowe więzienie dla kobiet. Wcześniej należało jednak przenieść w inne miejsce więźniarki, które już tam były. Żołnierze zaczęli opróżniać wszystkie cele. W jednej z nich, na samym końcu ponurego, ciemnego korytarza, natknęli się na kobietę, która w niczym nie przypominała pozostałych kryminalistek. W celi ujrzeli wychudzoną, siedzącą na skromnej pryczy staruszkę. Siwa, niemal zupełnie ślepa i bezzębna kobieta zdawała się być pogrążona w jakimś półhipnotycznym transie. Nie zwróciła nawet uwagi na to, że kilku uzbrojonych żołnierzy weszło do jej celi i bacznie jej się przyglądało. Milczała, gdy pytali ją o nazwisko i wiek. Nie dlatego, że ich nie rozumiała. Przecież kiedyś znakomicie posługiwała się językiem niemieckim. Nie odpowiadała, bo nie pamiętała już, kim tak naprawdę jest. Kompletnie nie wiedziała, gdzie jest i dlaczego. Niemieccy żołnierze nie mogli pojąć, dlaczego ktoś trzymał ją pod kluczem. Co złego mogłaby komukolwiek zrobić taka niepozorna staruszka? Nawet jeśli popełniła w swoim życiu jakieś przestępstwo, to komu byłaby w stanie zagrozić teraz? Gdy wyprowadzali ją z ciemnej celi, nawet przez myśl im nie przeszło, że ta niepozorna babcia miała już 104 lata i nie znalazła się w więzieniu przez przypadek. Baba Anujka była nie tylko pierwszą seryjną zabójczynią, ale także najstarszą i nawet dziś uznawana jest za tą największą. Baba Anujka, ale tak naprawdę nazywała się Anna Drakszin. Przyszła na świat w 1837 roku, choć ta data nie jest do końca pewna, bo ona sama twierdziła, że urodziła się rok wcześniej. Była córką bogatego rumuńskiego hodowcy bydła z Wołoszczyzny. Miała kilkanaście lat, gdy cała rodzina przeniosła się do serbskiej Wojwodiny, wchodzącej wtedy w skład Austrii, pod panowaniem Habsburgów. Zamieszkała w niewielkiej wsi Wladimirowac, leżącej około 50 km na północny wschód od Belgradu. W pobliskim Panczewie ukończyła elitarną szkołę dla dzieci z bogatych rodzin. Tam nauczyła się podstaw medycyny i chemii. Poznała też 5 języków obcych, ale ta mieszkająca wtedy w internacie dziewczyna całkowicie różniła się od innych uczennic. Rówieśnicy mówili, że jest dziwna. Nocami często lunatykowała, a takie zachowanie jej przesądne współlokatorki odczytywały jako przejaw kontaktów z siłami nieczystymi, może nawet z samym diabłem. Niektórzy wprost widzieli w niej czarownicę. Ona sama przeważnie śmiała się z podobnych zabobonów, ale czasami, gdy koleżanki zbyt mocno jej dokuczały, wykorzystywała przypiętą do niej łatkę wiedźmy.
Wtedy straszyła, że jeśli nie dadzą jej spokoju, to pozmienia je wszystkie w węże albo ohydne ropuchy. Co więcej, zapewniała, że poskarży się na swoje prześladowczynie samemu diabłu, a on już będzie wiedział, jak je za to ukarać. Za każdym razem podkreślała również, żeby nie igrały z siłami zła. To skutkowało. Przerażone koleżanki odpuszczały, a Anna miała święty spokój i mogła uczyć się bez przeszkód. Jej największą pasją szybko stało się leczenie ludzi, choć ona sama od medycyny konwencjonalnej znacznie bardziej wolała tę ludową. Po ukończeniu szkoły szybko zyskała reputację bardzo zdolnej, ale co najważniejsze, niezwykle skutecznej zielarki i uzdrowicielki. Do mieszkającej w swoim rodzinnym domu Anny zaczęli przychodzić mieszkańcy okolicznych miast i wsi. Niezwykle rzadko brała od nich zapłatę za swoje usługi. Zresztą zdecydowaną większość jej klientów stanowili ludzie biedni, więc i tak nie mieli czym płacić. W podziękowaniu za uratowane zdrowie lub życie, zamiast pieniędzy przynosili jej zwierzęta hodowlane lub płody rolne. Ludzie podziwiali ją i szanowali. Miała niezwykle rozległą, oczywiście jak na tamte czasy, wiedzę medyczną. Jednak w parze z sukcesami zawodowymi nie szły te sercowe. Miała 20 lat, gdy uwiódł ją dużo starszy od niej oficer austriackiej armii, po czym porzucił bez słowa, zostawiając po sobie pamiątkę w postaci kiły. Młoda znachorka załamała się i zupełnie odcięła od świata. Nie wychodziła z domu. Całkowicie poświęciła się doskonaleniu swojej medycznej wiedzy. Na każdym kroku demonstrowała też swoją wielką nienawiść do mężczyzn. Takiej postawy nie mógł znieść jej schorowany ojciec. Oczekiwał wnuków, zięcia. Żądał więc od swojej córki znalezienia kandydata na męża i wzięcia ślubu. Argumentował to tym, że jej bracia zmarli młodo, a jemu samemu także nie pozostało już zbyt wiele czasu. Dlatego chciał, aby po jego śmierci ktoś przejął ich rodzinne gospodarstwo. A pracy na nim zawsze było tak wiele, że Anna nie dałaby sobie rady ze wszystkim sama. Jednak ona nie chciała wyjść za mąż. Po kolejnej odmowie uparty ojciec wziął sprawy we własne ręce. Postanowił zaaranżować małżeństwo swojej córki z bogatym gospodarzem mieszkającym w tej samej wsi. To nic, że był on starszy od niej o ponad 20 lat. Niedługo później odbył się ślub zielarki, która już jako Anna Pisztonia zmuszona została porzucić ludową medycynę, by zająć się domem. A na brak zajęć nie narzekała. W ciągu 20 lat małżeństwa urodziła i wychowała 11 dzieci. Ku jej wielkiej rozpaczy dorosłości dożyło jednak tylko jedno. Syn, który zanim wyjechał do Ameryki, był bogatym kupcem. Pomimo ogromnej nienawiści, jaką żywiła do mężczyzn, jej małżeństwo uchodziło za udane i zgodne. Po śmierci męża 40-letnia wdowa wróciła do swoich dawnych praktyk. Ponownie zaczęła leczyć ludzi, a każdą wolną chwilę poświęcała na studiowanie kolejnych ksiąg medycznych. Gdy niedługo po mężu zmarł jej ojciec, w swoim domu urządziła własne laboratorium, które nazywała warsztatem alchemika. Do pomocy przygarnęła sobie niepełnosprawną intelektualnie dziewczynę z sąsiedniej wsi, która stała się jej zaufaną służącą. Anna z wielką pasją oddawała się doskonaleniu swojej wiedzy z dziedziny wytwarzania leczniczych eliksirów. Eksperymentowała, udoskonalała stare przepisy i tworzyła nowe. Na początku głównym zadaniem tych mikstur było leczenie chorób, jednak z czasem Anna przekonała się, że wzrósł popyt na lekarstwa zupełnie innego rodzaju. Coraz większym powodzeniem cieszyły się eliksiry nazywane przez znachorkę wodą miłosną. Jak sama nazwa wskazywała, miały one pomóc innym kobietom w odzyskaniu utraconego uczucia u swoich mężów lub kochanków. Wśród tych klientów, którzy na brak miłości nie narzekali, sporym zainteresowaniem cieszyły się specjały, które zamiast pomagać w wyleczeniu, miały określoną chorobę wywoływać. W istniejącej od kilkunastu lat monarchii austro-węgierskiej prawdziwą zmorą dla mężczyzn stała się obowiązkowa 3-letnia służba wojskowa. Specjalnie przygotowana mikstura zawierała w sobie zarówno toksyny pochodzenia roślinnego, jak i niewielkie ilości trutki na szczury, rtęci oraz arszeniku.
Odpowiednio dobrane proporcje pozwalały wywołać u mężczyzn pożądaną przez nich chorobę, często długotrwałą, co pozwalało im skutecznie unikać powołania do armii. Warunek był tylko jeden. Anna za każdym razem przestrzegała swoich pacjentów, żeby jej wody pili tylko tyle, ile im kazała. Ani więcej, ani mniej. Za mało nie zadziała, za dużo zaszkodzi bardziej niż powinno. A ona nie chciała mieć z tego powodu żadnych kłopotów. Jednak chłopi nie zawsze słuchali słów znachorki, którą wkrótce wszyscy zaczęli nazywać babą Anujką, co w wolnym tłumaczeniu oznaczało po prostu babcię Aniulkę. Za sprawą przyrządzonych przez nią specyfików dochodziło do częstych zatruć. Zamiast spodziewanej choroby przychodziła śmierć. Nie wiadomo tylko, czy przedawkowanie specjalnych mikstur wynikało z łakomstwa mężczyzn, którzy za wszelką cenę chcieli uniknąć wojska, czy może bardziej z pomysłowości ich żon, które w tym specyfiku znalazły sposób na skuteczne pozbywanie się niechcianych mężów. Mężczyźni zaczynali chorować i opadać z sił. Po około 2 tygodniach umierali. Ich majątki przejmowały żony, po czym wychodziły ponownie za mąż i wracały do baby Anujki po kolejną porcję magicznej wody. Wkrótce zbliżająca się do 60 kobieta stała się specjalistką od rozwiązywania problemów małżeńskich, ale czyniła to w taki sposób, że tylko jedna ze stron była zadowolona. Odwiedzały ją różne kobiety. Jedne były bite przez mężów, inne przez nich zdradzane. Niektóre nie mogły już znieść ich pijaństwa lub roztrwaniania rodzinnych majątków, które i tak najczęściej były bardzo skromne. Anujka po wysłuchaniu trudnych życiowych historii zadawała zazwyczaj tylko jedno pytanie. Jak duży był problem tych kobiet? I nie miała wtedy na myśli skali tego problemu. Było to natomiast zamaskowane pytanie o wagę kandydata do skutecznego zejścia z tego świata. Ta wiedza pozwalała dobrać odpowiednie proporcje mikstury. Na podstawie informacji dostarczanych przez klientki, bez względu na to, z jak poważnym problemem się one zmagały, zaczarowywała wodę, czyli dolewała do niej niezbędne stężenie trucizny. Aby zrobić wrażenie na kobietach, starała się być przy tym bardzo tajemnicza. Siedziała w ciemnym pokoju, ubrana cała na czarno, z czarną chustą na głowie. Mruczała pod nosem nieznane nikomu słowa, a wokół niej unosił się gęsty dym z kadzideł. Takie przedstawienie tylko zwiększało wiarygodność znachorki. Gdy baba skończyła swoje przedstawienie, rozsypywała po całym pomieszczeniu popiół i zioła. Twierdziła, że tylko w taki sposób sprawi, że zaczarowana woda będzie działać. Potrząsając specjalnym dzwonkiem, udawała, że nawiązuje kontakt z samym diabłem. Często kazała sobie przynosić białe lub czarne kury, albo kępki włosów należące do nieszczęśników, których miała odprawić z tego świata. Na koniec wstawała i wkładała w dłoń swojej klientki flakonik z wodą. Często dodawała przy tym proroczo brzmiące zdanie, że gdy wyznaczony dzień nadejdzie, ich problem odejdzie. Takie praktyki sprawiły, że szybko zaczęto babę Anujkę nazywać wiedźmą i czarownicą. Z jednej strony ludzie się jej bali, a z drugiej wzbudzała u nich respekt. Nikt nie ośmielał się jej przeszkadzać lub sprzeciwiać. Nawet miejscowi policjanci, informowani co jakiś czas przez lokalnych chłopów o tym, że baba może mieć coś wspólnego z przedwczesnymi zgonami ich sąsiadów, woleli trzymać się od domu kobiety jak najdalej. Zresztą, dopóki nie mieli bezpośrednich dowodów na popełnienie przez nią przestępstwa, niewiele mogli zrobić. Poza tym, nawet ówcześni stróże prawa bali się tej wiedźmy. No może nie tylko jej samej, ale na przykład uroków, jakie mogła na nich rzucić, gdyby choćby tylko próbowali przeszukać jej dom w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby potwierdzić oskarżenia okolicznych chłopów. Przez następne lata lista klientów baby rozrastała się. Już nie tylko zdradzane i bite kobiety przychodziły po skuteczne lekarstwa na swoje problemy. Przybywali do niej również mężowie, chcący zrobić w swoim domu miejsce dla nowych, często o wiele młodszych żon. Tymczasem wraz z liczbą jej klientów rozrastały się miejscowe cmentarze.
Anujka do perfekcji opanowała sposób naciągania ludzi, którzy sprawiali wrażenie osób zamożnych. Gdy gościła u siebie kogoś po raz pierwszy, po krótkim wstępie kazała takiej osobie wrócić następnego dnia. Będący tylko przejazdem, a co za tym idzie, bogaci klienci nie mieli zazwyczaj takiej możliwości. Często w akcie desperacji proponowali więc zapłacić więcej, byleby tylko zostali przez nią przyjęci od razu. Wtedy wspaniałomyślnie godziła się, zapewniając im nawet nocleg i obfitą kolację, oczywiście za dodatkową opłatą. Podobno jej gośćmi byli nawet niektórzy ówcześni ministrowie i generałowie, zwykle gotowi zapłacić każdą cenę, aby przepowiedziała im przyszłość, bo takie zdolności również jej przypisywano. Nikt oczywiście nie zdawał sobie sprawy, że owe jasnowidzenie było tylko kolejną sztuczką. Kobieta posiadała niezwykły talent do stosowania czegoś, co dziś nazwalibyśmy socjotechniką. Głębokie spojrzenia w oczy, tajemnicze pauzy, nad wyraz poważne miny. W ten sposób do swoich cudownych zdolności była w stanie przekonać nawet największych sceptyków i niedowiarków. Ludzie byli skłonni uwierzyć w to, czego sami nie rozumieli. Uzdrowicielka skutecznie przekonywała, że wie o kimś więcej niż w rzeczywistości i mówiła dokładnie to, co dana osoba chciała usłyszeć i za co hojnie zapłaciła. Władze austro-węgierskie dość długo lekceważyły doniesienia o tajemniczej działalności. Dopiero podejrzana śmierć nowożeńców, Marii i Titu, doprowadziła, że sprawą starej znachorki zainteresowały się odpowiednie służby, o czym kilka lat temu w reportażu serbskiej telewizji opowiedział profesor Szymon Dziarmati, autor jedynej do tej pory biografii Baby. Młodzi znaleźli się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Oboje nie mieli jeszcze 18 lat. Wracali właśnie pieszo ze swojego wesela. Anujka zobaczyła ich przez okno swojego domu. Wyszła do nich owinięta czarną chustą. Dzień był upalny, więc zaproponowała im wodę. Młodzi wypili, podziękowali i poszli dalej. Po 8 dniach pierwsza umarła dziewczyna. 4 dni później jej młody mąż. Jako że para była bardzo lubiana w swojej wiosce, ich nagła i niespodziewana śmierć poruszyła wszystkich mieszkańców. Oskarżenia szybko padły na 77-letnią Anujkę. Ktoś doniósł na nią i kilka dni później znachorka została aresztowana. Miesiąc później stanęła przed sądem. Zapewniała, że była niewinna, że nikomu życia nie odebrała. Skarżyła się przy tym, że za swoją pomoc ludziom chorym spotykały ją wyłącznie oszczerstwa i kłamstwa. Przed oskarżeniami broniła się, mówiąc, że tamten dzień był upalny, a młodzi wyraźnie spragnieni. Dała im więc trochę wody. Co się z nimi działo później, ani na co umarli, nie wiedziała. Ale na pewno nie miała z ich śmiercią nic wspólnego. Gdy widziała ich po raz ostatni, nie wyglądali na chorych. Podczas procesu nikt nie odważył się zeznać o tym, co wszyscy w wiosce wiedzieli lub czego się domyślali. Nie wspominano ani o zagadkowych zgonach młodych i zdrowych mężczyzn, ani o tajemniczych chorobach starych oraz brzydkich żon, które zaraz po swoim pogrzebie zastępowane były znacznie młodszymi i piękniejszymi kobietami. Przywoływani na świadków ludzie kłamali albo milczeli. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli. I nie kierowała nimi szeroko rozumiana solidarność z ich oskarżoną sąsiadką. Motywował ich zwykły strach przed jej nadprzyrodzonymi mocami i późniejszą potencjalną zemstą. Sąd nie znalazł ostatecznie żadnych dowodów jej winy. Baba Anujka została uniewinniona i wróciła do swojej chaty. Czy rzeczywiście była odpowiedzialna za śmierć tej młodej pary? Tego nigdy nie udało się historykom ustalić, ponieważ akta sprawy zaginęły, prawdopodobnie w trakcie I wojny światowej. Tymczasem rozpadła się monarchia austro-węgierska, a władzę w Wojewodinie przejęli Serbowie. Utworzono Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowane w roku 1929 na Królestwo Jugosławii. W nowej rzeczywistości Anujka kontynuowała swoją karierę wiejskiej cudotwórczyni, jednak na początku lat 20. ubiegłego wieku zapotrzebowanie na jej usługi zaczęło spadać. Na wsiach zaczęli pojawiać się wykształceni medycy, którzy często za darmo zajmowali się leczeniem miejscowej biedoty. Baba Anujka potrzebowała więc kogoś, kogo dziś nazwalibyśmy agentką lub menadżerką. Lubinka była młodą i energiczną dziewczyną.
Za niewielką zapłatę zgodziła się zostać wspólniczką znachorki. Wpadła też na genialny pomysł, który sprawił, że o nadprzyrodzonych mocach babę Anujki zrobiło się jeszcze głośniej. Każdego wieczoru dziewczyna krążyła po wsi w poszukiwaniu potencjalnych klientek. Zakradała się pod wiejskie chałupy i podsłuchiwała sąsiedzkie rozmowy. Często bywało tak, że kobiety idące do studni po wodę zwierzały się sobie nawzajem ze swoich sekretów. Opowiadały także o swoich miłosnych problemach. Gdy dziewczyna zebrała już wystarczającą ilość informacji, podchodziła do nich niespodziewanie. Proponowała wizytę u baby Anujki, twierdząc, że zna się ona na wszystkim i wszystkiemu potrafi zaradzić. Jednocześnie zapewniała, że nic jej nawet nie trzeba zdradzać, bo znachorka sama odgaduje, z jakimi problemami przychodzą do niej ludzie. Potem biegła prosto do znachorki i zanim nadszedł świt, opowiadała jej to, czego dowiedziała się na temat spotkanych kobiet. Gdy te wkrótce zjawiały się u niej, Anujka dokładnie wiedziała, z jakim problemem do niej przyszły. Dzięki temu już na początku spotkania miała u swoich klientek ogromny autorytet. W końcu bez żadnego problemu potwierdziła swoje nadprzyrodzone zdolności. Nie trzeba było długo czekać, aby wieści o jej cudownych mocach rozeszły się lotem błyskawicy z siłą większą niż do tej pory. Wkrótce nikt już nie mówił o starej zielarce inaczej, jak tylko, że jest wiedźmą i czarownicą. W wolnych chwilach Lubinka pomagała babie w jej warsztacie. Mieszała mikstury, przygotowywała lekarstwa, odmierzała składniki. Z wielką chęcią chłonęła ludową wiedzę, którą Anujka się z nią dzieliła. Tymczasem młodzi i zdrowi mężczyźni wciąż umierali. Dopóki jednak śmiertelne choroby dotyczyły osób mniej zamożnych, nikt się tym specjalnie nie interesował. Jednak z czasem zaczęło dochodzić do tajemniczych zgonów coraz bogatszych obywateli, a oni mieli już znacznie więcej wpływowych przyjaciół, którym ta szybka śmierć nie wydawała się tak do końca naturalna. Pierwszy sygnał, że w regionie dochodzi do zbyt wielkiej liczby zagadkowych zgonów, władze wojewodiny otrzymały po śmierci pewnego bogatego karczmarza i restauratora. Niedługo później, w podobnych okolicznościach, z życiem pożegnał się wielce szanowany lekarz, będący burmistrzem Panczewa. I nie był to ostatni taki przypadek. Miarka przebrała się, gdy w krótkim odstępie w pewnej bogatej rodzinie doszło do dwóch zgonów w jednym domu. Najpierw na śmiertelną chorobę zapadł 39-letni mężczyzna, a niedługo później jego 70-letni ojciec. Władze postanowiły bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Śledztwo wykazało, że tą samą śmiercią zmarło w krótkim czasie 9 zamożnych mężczyzn. I w każdym z tych przypadków największe korzyści odniosły żony lub córki ofiar. Ciała ekshumowano i przebadano na Uniwersytecie w Belgradzie. Okazało się wtedy, że wszystkie ofiary zostały otrute. Natychmiast przesłuchano żony ofiar, a te w obawie przed aresztowaniem zaczęły tłumaczyć się, że mężczyźni zmarli niedługo po przyjęciu magicznej wody, przygotowanej przez miejscową znachorkę. Owszem, zapłaciły jej za ten cudowny eliksir, ale wierzyły, że podziała on skutecznie na choroby ich mężów, które dokładnie jej opisały. W lipcu 1928 roku baba Anujka została aresztowana. Razem z nią zatrzymana została jej wspólniczka. O ile 90-letnia staruszka milczała jak zaklęta i nie przyznawała się do winy, to jej pomocnica, przyciśnięta przez stróżów prawa, nie utrzymała języka za zębami. Gdy zagrożono jej długoletnim więzieniem, zeznała, że ludzie przyjeżdżali do znachorki nawet z bardzo daleka. Bogacze przybywali dorożkami, a nawet, co było wówczas jeszcze rzadkością, samochodami. Lubinka nie ukrywała niczego. Z dumą w głosie wyznawała, że mikstury baby Anujki były najlepsze na świecie i że dzięki temu żony mogły skutecznie pozbywać się swoich niechcianych mężów, nie budząc w ten sposób niczyich podejrzeń. Swoimi zeznaniami znachorkę obciążył również syn jednego z ekshumowanych mężczyzn. Zmarły uchodził za najbogatszego gospodarza we wsi. Rok wcześniej został otruty przez swoją trzecią żonę. Syn od samego początku podejrzewał, że ojca zabiła jego własna małżonka. Od ludzi we wsi dowiedział się, że jego macocha zamówiła truciznę u baby Anujki. Chcąc to sprawdzić, wysłał do zielarki swojego kolegę, którego staruszka nie znała.
Podstawiony mężczyzna wprost opowiedział o tym, że zamierza pozbyć się swojego starego krewnego. Zapytał też, czy może u niej kupić skuteczną truciznę. Kobieta po poznaniu wagi przyszłej ofiary przyniosła pojemniczek ze specjalną wodą. Wtedy potencjalny klient zaczął głośno wątpić w skuteczność tej mikstury. Stwierdziła, że nie musi jej wierzyć na słowo. Kazała mu najpierw wypróbować, dodając jednocześnie, że wielu już chłopów od tej wody opuściło ten ziemski padł i że jej mikstura z każdym sobie poradziła, choć niektórzy z nich byli wielce jak dęby. Czerwca 1929 roku jeden z austriackich dzienników napisał: w sądzie karnym w małym jugosłowiańskim miasteczku Panczewo rozpocznie się dziś jeden z najbardziej zabójczych i wielkich procesów o otrucie we współczesnej historii kryminalnej. Oprócz oskarżonej 92-letniej znachorki, nazywanej przez wszystkich babą Anujką, przed sądem stanie również kilka kobiet oskarżonych o współudział w otruciu 9 mężczyzn. Na ławie oskarżonych znalazły się zarówno żony ofiar, jak i wspólniczka baby Anujki. Sława 92-letniej znachorki przekroczyła granice Jugosławii, a nawet wyszła poza Europę. O trucicielce pisały gazety w Australii i Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy dziennikarze przedstawiali Anujkę nie tylko jako pierwszą bałkańską seryjną morderczynię, ale także najstarszą na świecie. Tym razem ludzie nie bali się już zeznawać przeciwko niej tak bardzo jak podczas procesu sprzed 15 lat. Najwięcej do powiedzenia sędziemu miała oczywiście wspólniczka, która sama przedstawiła się jako uczennica baby Anujki. Jej zeznania nie pozostawiały żadnych złudzeń. Za sporządzenie trucizn brały pieniądze. Ich klienci przyjeżdżali nawet z bardzo daleka. Cudowna woda była najskuteczniejsza dzięki czarom Anujki, bo sam diabeł jej pomagał. Przyznała także, że wiele kobiet przychodziło z zupełnie inną prośbą. Zamawiały wodę na przerwanie ciąży. Zamiast wody dostawały specjalny proszek. Ale jak oskarżona sama przyznała, on nie pomagał. Kobiety, które po jakimś czasie urodziły, przychodziły później do baby Anujki z pretensjami, że sprzedała im zwykły kurz, a nie magiczny proszek. Nieoczekiwanie Lubinka oświadczyła w sądzie, że ich klientki miały rację. Jej pani specjalnie tak robiła, bo choć nie miała problemów z odsyłaniem z tego świata dorosłych ludzi, to za nic w świecie nie chciała przeszkadzać dzieciom w szczęśliwym urodzeniu się. Po prostu uwielbiała dzieci i nigdy żadnego z nich by nie zabiła. Zeznania te spowodowały, że z aktu oskarżenia wykreślono zarzut o dokonywanie nielegalnych aborcji, ale w zamian pojawił się inny – oszustwa. 92-letnia staruszka na wszystkie obciążające ją zeznania reagowała w bardzo żywiołowy sposób. Wybiegała ze swojego miejsca, w którym siedziała, na środek sali i machała zaciśniętą pięścią przed oczami osób składających swoje zeznania. Raz głośno się śmiała, innym razem krzyczała na świadków, prokuratorów, a nawet na sędziego. Bardzo często sądowy dozorca musiał ją uspokajać i siłą odprowadzać na miejsce przeznaczone dla oskarżonej. Przyglądający się procesowi dziennikarze podkreślali, że nie wyglądała i nie zachowywała się ona zgodnie ze swoim wiekiem, a bardziej jak kobieta, która miała nie więcej niż 50 lat. Największym problemem dla osób odpowiadających za porządek na sali sądowej było sprawienie, aby staruszka przestała używać wulgarnych słów. Większość świadków żegnanych było przez padające z ust baby Anujki głośne wyzwiska i przekleństwa. Określenia takie jak diabelski pomiot, wężownica, kłamliwa ladacznica należały oczywiście do tych najłagodniejszych. Reszty wyzwisk ze względu na surowe wytyczne YouTube nie mogę wam niestety lub stety zacytować. Gdy w końcu znachorka zaczęła być przesłuchiwana przez prokuratorów, wszystkim oskarżeniom stanowczo zaprzeczyła. Zapytano ją, czy sprzedawała magiczną wodę. Stara już jest i nic nie pamięta. Czy za pieniądze przekazywała kobietom truciznę? O żadnej truciźnie nic nie wie. Może to był lek na chore stopy, a może na kaszel. Gdy poczuła się już zmęczona wszystkimi niewygodnymi pytaniami, łapała się za głowę i zakrywając swoje uszy dłońmi, krzyczała na całą salę, że ogłuchła i nic nie słyszy. W
przerwach pomiędzy przeklinaniem i wyzywaniem kolejnych świadków potrafiła być naprawdę ujmującą babcią, pełną ciepła, poczucia humoru, a nawet pewnej nieśmiałości. Kiedy dziennikarze robili jej zdjęcia, ze wstydem zakrywała swoje usta w taki sposób, aby nie było widać, że nie ma już ani jednego zęba. Podczas przerwy w procesie, jeden z dziennikarzy austriackiej gazety uzyskał zgodę na przeprowadzenie z nią krótkiej rozmowy. W trakcie Anujka podeszła do lustra w swojej celi. Popatrzyła na swoją 92-letnią twarz, po czym ze smutkiem w głosie powiedziała, że z powodu braku zębów wygląda staro i brzydko. Narzekała, że sztuczna szczęka, którą otrzymała w więzieniu, była za duża i nie pasowała. Dentystę, który ją dla niej wykonał, nazwała bękartem diabła. Jednocześnie wciąż wierzyła, że niedługo wróci do domu, a wtedy, jak zapewniła dziennikarza, sprawi sobie nowe zęby. A gdy dzięki nim w końcu wypięknieje, to ponownie wyjdzie za mąż. Zapytana o możliwy wyrok, odpowiedziała, że choć jest zupełnie niewinna, to spodziewa się spędzić w więzieniu 2 lata. I nie myliła się w kwestii odsiadki, ale faktyczna kara okazała się być znacznie surowsza. Mimo że świadkowie wskazywali, że ofiar baby Anujki było dużo więcej niż wyliczył prokurator, ostatecznie udało jej się udowodnić jedynie udział w 2 otruciach. W lipcu 1929 roku sędzia odczytał wyrok skazujący. Oskarżona została uznana za winną zarzucanych jej czynów. Nie ulegało wątpliwości, że sprawiedliwym wyrokiem byłby dożywotni pobyt w więzieniu. Jednak z uwagi na podeszły wiek oskarżonej, została ona skazana na 15 lat pozbawienia wolności, co zdaniem sędziego, według wszelkiego prawdopodobieństwa, i tak sprawi, że oskarżona nigdy nie wyjdzie z więzienia. Baba Anujka wyrok przyjęła tak, jak wcześniej przyjmowała zeznania świadków, czyli głośno i energicznie, z obowiązkowymi przekleństwami. Apelacja wniesiona przez jej obrońcę została odrzucona. Pomocnica z Nachorki usłyszała wyrok 8 lat więzienia. 2 kobiety, które oskarżono o podanie trucizny mężom, skazane zostały na dożywocie, a 2 inne uniewinnione. Baba Anujka została przewieziona do więzienia dla kobiet w miasteczku Pożarewac, gdzie, jak się wszyscy spodziewali, miała zostać zamknięta do końca swoich dni. W celi spędziła kolejnych 12 lat. W tym czasie ciężko zachorowała i niemal zupełnie oślepła. Dotknięta starczą demencją, przestała zdawać sobie sprawę, gdzie jest i dlaczego. Wszyscy byli pewni, że zasądzony wyrok oznaczał dla niej dożywocie. I prawdopodobnie faktycznie tak by się stało, gdyby nie wybuch II wojny światowej i zajęcie Jugosławii przez wojska niemieckie. Dalsze losy starej Znachorki po jej nieoczekiwanym uwolnieniu są nieznane. Podobno zmarła wkrótce po opuszczeniu murów więzienia, ale pojawiły się również głosy mówiące, że dożyła końca wojny w jednym z domów starców. Profesor Simon Germati zbadał wszystkie możliwe doniesienia, łącznie z tymi najbardziej nieprawdopodobnymi. Niektóre plotki sugerowały odważnie, że baba Anujka cudownie odzyskała siły, wzrok i zdrowie, a następnie powróciła do swojej praktyki znachorskiej. Te same opowieści dodają, że przed śmiercią wyrosły jej nawet nowe zęby. Jedni twierdzili, że dożyła 108 lat, inni, że znacznie więcej. Byli też tacy, którzy upierali się, że kobieta została zwolniona z więzienia po 8 latach i zmarła w swoim własnym domu w roku 1938. Żadnej z tych plotek nie udało się ani ostatecznie potwierdzić, ani jednocześnie jej zaprzeczyć. Historykom i badaczom nigdy nie udało się również ustalić dokładnej liczby osób otrutych przez mikstury baby Anujki. I pewnie nie będzie to już możliwe. Wielu członków rodzin ofiar odmówiło w trakcie śledztwa dokonania ekshumacji zmarłych, którzy mogli zostać otruci. Można przypuszczać, że za takimi decyzjami często stały osoby bezpośrednio odpowiedzialne za śmierć swoich współmałżonków. Według ostrożnych szacunków należy uznać, że baba Anujka przyczyniła się do śmierci co najmniej 50 osób. Istnieją jednak mocne przesłanki, aby całkowitą liczbę ofiar umiejscowić w granicach 150. Co uczyniłoby z tej charakterystycznej staruszki jedną z największych trucicielek w historii. Na nowy odcinek zapraszam w nadchodzący poniedziałek. Słuchaj na Spotify, YouTube i innych aplikacjach podcastowych. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1. Obserwuj mój profil, aby być na bieżąco i poznać kulisy podcastowych realizacji. Do usłyszenia.
Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Szymona Dżermatiego, Baba Anujka, Wraczjara i Żwladimirowca, wydana w roku 2007 w Panczewie przez Historyjski Archiw. Artykuł prasowy opublikowany 10 lipca 1928 roku w dzienniku The Niagara Falls Gazette. Artykuł prasowy opublikowany 11 czerwca 1929 roku w dzienniku Urbeiter Zeitung. Artykuł prasowy opublikowany 21 czerwca 1929 roku w dzienniku Kronenzeitung. Artykuł prasowy opublikowany 9 lipca 1929 roku w dzienniku Tagblatt. Artykuł prasowy opublikowany 15 lipca 1929 roku w dzienniku Gasburger Chronik. Artykuł Stefana Botta opublikowany 29 sierpnia 2016 roku na portalu Adevarul. Artykuł opublikowany 5 stycznia 2018 roku na stronie Novice Svet 24. Reportaż telewizyjny zrealizowany w roku 2019 dla kanału Telegraf TV.